czy są w Polsce klasy społeczne. Właściwie to nikt, o ile mi wiadomo, nikt się tym nie zajmował. W Polsce Ludowej tego tematu w ogóle nie można było rozpatrywać. Klas nie było z definicji. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w demokracji po 90 roku, to również nikt empirycznie tego nie badał. O ile mi wiadomo, być może zbyt mało czasu minęło. W tej mojej książce, to jest książka empiryczna, oparta na danych z badań socjologicznych, z badań surveyowych, gdzie przy pomocy różnych analiz ilościowych próbuję przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy klasy istnieją i jak ten kształt struktury klasowej się przedstawia. To jest pierwszy aspekt. Moja odpowiedź generalnie rzecz biorąc jest tak, że klasy istnieją, bo muszą, bo w systemie rynkowym jest to trwały element struktury społecznej. Druga rzecz istotna, czy klasy społeczne przypadkiem nie zanikają. W socjologii światowej od kilkudziesięciu lat jest to bardzo znana teza i dosyć nośna i dyskutowana stale. Ten problem nie jest rozstrzygnięty. Problem w przypadku Polski jest dosyć interesujący, bo u nas, powiedzmy, te klasy funkcjonowały w systemie komunistycznym, ale w zupełnie innej postaci niż w rynkowym. Jak zaczęły nagle się rodzić od 90 roku, dostosowywać do systemu kapitalistycznego, to mógł się taki problem pojawić. Czy one, jak się pojawiły, to od razu nie zaczęły zanikać? Próbuję na to pytanie również odpowiedzieć. Jest jeszcze trzeci istotny aspekt, mianowicie można wykazać, że prawidłowością jest, że struktura klasowa funkcjonuje w stopniowalnej postaci, to znaczy musi być obiektywnie rzecz biorąc w postaci podziału związanego z pozycją rynkową jednostek, z podziałem na kapitalistów, czy tam przedsiębiorców, czy właścicieli, a pracowników najemnych, to jest podział podstawowy. W sensie obiektywnym i w takim, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Ludzie nie muszą wiedzieć, że należą do klas społecznych, one istnieją obiektywnie. Ale w mocniejszej postaci one istnieją wtedy, kiedy członkowie klas są tego świadomi, kiedy uświadamiają sobie, że istnieje druga strona, czyli przeciwni, pracownicy najemni, że istnieją kapitaliści, a kapitaliści, że pracownicy najemni. Jeszcze większa stopniowalność, większe zaawansowanie podziałów klasowych jest wtedy, kiedy oni nie tylko są świadomi przynależności klasowej, ale mobilizują się do działania na rzecz realizacji swoich interesów, ewentualnie wchodzą w walkę. Taką obecną, najczęściej występującą postacią walki klasowej to są walki polityczne, w cudzysłowie oczywiście walki, wybory na przykład, na jakie partie się głosuje. Partie powinny realizować interesy klasowe i w większości społeczeństw takie jest również w Polsce. A więc systematycznie na podstawie analiz empirycznych, na podstawie danych z ostatnich kilkudziesięciu lat z Polski próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją klasy społeczne, w jakiej postaci, w jak skonsolidowanej postaci istnieją.